W jednym z poprzednich filmów zobaczyliśmy, że mnożenie macierzy nie jest przemienne nawet dla macierzy kwadratowych. No, czyli innymi słowy, jak mam dwie macierzy, które mogę pomnożyć w tej kolejności i w tej kolejności, to na ogół otrzymam różne wyniki. Czyli to mówimy, że mnożenie macierzy nie jest przemienne w przeciwieństwie do mnożenia liczb. Prawda? Jak mam dwie liczby, to zawsze AB jest BA, jeżeli A i B to są liczby, powiedzmy, rzeczywiste. Jest jeszcze jedna własność tych znanych działań, mianowicie łączność, o której również pewnie zapominamy, czyli jak mam, powiedzmy, trzy liczby, na przykład 2, 5 i 7, to ja mogę wykonać takie dwa działania, czyli najpierw dodać 5 do 7, to dostanę 12, czyli to jest 2 plus 12, czyli 14. Ale mogę też najpierw dodać 2 do 5 i to, co mi wyjdzie, dodać do 7. No to jest 7 plus 7 i to jest 14. Podobnie jest z mnożeniem, prawda? 2 razy 5 razy 7, jak postawię nawias tu, czyli to jest 2 razy 35, czyli 70. To jest to samo, co 2 razy 5 razy 7, czyli 10 razy 7, czyli 70. I wobec tego, jak mamy trzy liczby, chcemy dodać, to możemy nie stawiać nawiasów, dlatego że jest wszystko jedno, czy najpierw dodamy drugą do trzeciej, a wynik do pierwszej, czy najpierw pierwszą do drugiej, a wynik do trzeciej. No i podobnie jest z mnożeniem. Otóż ta własność nazywa się łącznością mnożenia czy też dodawania, czyli to jest łączność mnożenia, no i dodawania liczb. No i teraz możemy się zapytać, czy jak mam trzy macierze, to czy i mogę je pomnożyć, to czy rzeczywiście jest tak, że to nie zależy od tego, czy najpierw pomnożę pierwszą przez drugą, a wynik przez trzecią, czy najpierw drugą przez trzecią, a wynik przez pierwszą. No więc może zobaczmy tak na takim, wykonajmy takie trzy mnożenia dla macierzy 2 na 2. Czyli to nie jest żaden dowód, ale to jest takie zobaczenie praktyczne, że jak mam trzy macierze przynajmniej 2 na 2, to te mnożenie macierzy jest łączne. Czyli mam jedną macierz A, B, C, D, drugą macierz E, F, G, K i trzecią macierz I, J, K, L. Dobrze, może jeszcze raz to kopiuję. Tak. Czyli mam trzy macierze. To okaże się, zaraz to sprawdzimy, że mogę je pomnożyć w kolejności takiej, że najpierw pomnożę pierwszą przez drugą, a wynik pomnożę przez trzecią, że to jest to samo, co kiedy najpierw pomnożę drugą przez trzecią, a wynik przez pierwszą. No i wykonajmy te działania i zobaczmy, że rzeczywiście tak będzie. Więc może tutaj zacznijmy od tej kolejności, czyli tak. Czyli tak, to jest AE plus BG. AE plus BG. Potem jest AF plus BH. AF plus BH. Potem jest CE plus DG. CE plus DG. I potem jest CF plus DH. CF plus DH. I teraz to jest mnożenie macierzy pierwszej przez drugą i teraz chcę to pomnożyć przez macierz I, J, K, L. I może wynik sobie napiszę tutaj. No dobrze, to będzie tak. To razy to, czyli może napiszę tak. I, A, E plus I, B, G plus K razy to, czyli KAF plus KBH. Tak. Potem jest J razy to plus L razy to, czyli J,
AE plus JBG plus LAF plus LBH. No oczywiście tutaj pisząc tak, już korzystam z tego, że to są liczby, więc wiem, że liczby mnożenie liczb jest przemienne, mamy rozdzielność mnożenia względem dodawania i też mamy łączność mnożenia liczb, czyli nie muszę tutaj stawiać tych nawiasów, prawda? Mogę pisać, wiem, że mnożenie liczb no, jest właśnie łączne, czyli nie muszę pisać nawiasów przy mnożeniu. Te dwie rzeczy są tym samym. Dobrze, czyli to jest tak. I teraz drugi wiersz, czyli tak. I CE plus IDG plus K razy to. KCF plus KDH. No i teraz drugi wiersz razy druga kolumna, czyli JCE plus JDG plus LCF plus LDH. O. To jest pomnożenie tych pierwsze, prawda, w tej kolejności. Pierwsza, druga razy trzecia. Teraz pomnożę najpierw A, B, C, D. Teraz tutaj pomnożę najpierw drugą razy trzecią. Tak? Czyli mam E, I plus F, H. E, I plus F, przepraszam, F, K. Potem jest E, J plus F, L. Potem jest GI plus HK. No i wreszcie wyraz 2,2 to jest GJ plus HL. Dobrze. I teraz muszę mnożyć to, to jest to. I teraz mnożę przez siebie te macierze, będę pisał może tutaj. Czyli mam tak. No A razy to plus B razy to, czyli A, E, I plus A, F, K plus B, G, I plus B, H, K. Potem jest A razy to plus B razy to, czyli A, E, J plus A, F, L plus B, G, J plus B, H, L. I teraz mam C, E, I plus C, F, K plus D, G, I plus D, H, K. No i wreszcie ostatni wyraz, czyli C, E, J plus C, F, L plus D, G, J plus DHL, prawda? I to jest tutaj. I teraz, no dobrze, teraz muszę porównać ze sobą te dwie macierze. Może będę wykreślał te wyrazy, które... Czyli tak, IAE, szukam tutaj AEI. No dobrze, to jest to samo, prawda? Mnożenie liczb jest przemienne, już to wcześniej z tego korzystałem zresztą. IBG, IBG, BGI, dobrze. KAF, AFK, KBH, KBHK. Dobrze. Teraz JAE, AEJ, to jest to. JBG, BGJ, LAF, AFL i LBH, BHL. Dobrze. Potem ICE, ICE, to jest to. IDG, to jest tutaj. Potem jest CFK, KCF, DHK, DHK, KDH, DHK, JCE, CEJ, JDG, DGJ, LCF, to jest tu, i LDH, DHL. A zatem to jest równość. Wobec tego no, pokazaliśmy przynajmniej dla macierzy 2 na 2, że rzeczywiście mnożenie macierzy 2 na 2 jest łączne. No oczywiście widać, że ten sposób jest dosyć taki, gdybyśmy mieli mnożyć macierze 3 na 3, to ta notacja byłaby dosyć skomplikowana. Wobec tego w ogólności no, jakiś inny dowód byłby potrzebny. W szczególności musielibyśmy jakoś to mnożenie
zapisać za pomocą jakiegoś wzoru, prawda? Wzór na iloczyn macierzy, mieć na wyraz numer IJ dla iloczynu i wtedy zobaczyć, jak na, jakoś na ogólnych wzorach, że rzeczywiście mnożenie macierzy jest łączne. Okazuje się, że tak jest, że mnożenie macierzy jest łączne, nie jest przemienne, ale jest łączne, no i nawet dla macierzy niekwadratowych, prawda? Jeżeli mam trzy macierze, niekoniecznie kwadratowe, także mogę pomnożyć pierwszą przez drugą, a drugą przez trzecią, no to wtedy okazuje się, że mogę też pomnożyć, no to zresztą łatwo zobaczyć z tych warunków, że mogę wtedy iloczyn pierwszej i drugiej pomnożyć przez trzecią, iloczyn drugiej i trzeciej pomnożyć przez pierwszą i że te dwie rzeczy, te dwie macierze będą sobie równe. Czyli mnożenie macierzy nie jest przemienne, ale jest łączne.